27 listopada bieżącego roku została pani wezwana do wypadku na ulicy Szymanowskiego. Poszkodowany miał około 40 lat. Nie wiadomo było, czy potrącił go samochód, czy też upadł sam. Co było bardziej prawdopodobne, ponieważ był pijany. A co się dalej stało z tym człowiekiem? Zabraliśmy go stamtąd. Dokąd? No chyba do szpitala. Do szpitala czy nie do szpitala? Do szpitala. Podjechali, zaczęli mnie szarpać, no pewnie po to, żebym im od razu te forsy oddał. No ale ja się tak łatwo nie dałem. Czy w chwili zajścia był świadek trzeźwy? No trzeźwy. Trzeźwy, znaczy może wypiłem wódkę albo dwie, ale tak to byłem trzeźwy jak noworodek. Ponieważ był agresywny, wezwaliśmy milicję. Jest jakaś nieścisłość w dokumentach, trzeba to wyjaśnić. No ale ja jestem uniewinniona. Tego przecież nikt nie kwestionuje. Ale niestety dziś jeszcze nie możemy panią zwolnić do domu. Trudno. Jedna noc nie zrobi mi różnicy. Tak.